Sponsorem programu jest Oppo, producent smartfonów oraz rozwiązań Internet of Things. Cześć, jak co sobotę zapraszam Was na przegląd wieści ze świata nowych technologii i wszystkiego, co z nią związane, a także tego, o czym pisaliśmy w ostatnich dniach na naszych łamach. Zaczynamy! Na sam początek garść zapowiedzi od Apple, które pokazało w tym tygodniu swoje nowe procesory z linii M3. Składają się na nią układy M3, M3 Pro i M3 Max. Amerykański gigant reklamuje je jako pierwsze chipsety dla komputerów osobistych, które zostały wykonane w procesie 3 nanometrów. Najważniejsze nowości zdają się tkwić w możliwościach procesora graficznego. W układach M3 znalazło się miejsce zarówno dla technologii śledzenia promieni, jak i mesh shadingu. W połączeniu z dynamicznym buforowaniem i ogólnie zwiększoną wydajnością, prędkość renderowania została zwiększona około 2,5 razy względem poprzednich układów M1. Apple wprowadziło także nowy silnik multimedialny obsługujący dekodowanie AV1, co zapewnić ma lepszą jakość strumieniowania treści wideo. Układy Apple M3 oferują do 128 GB zunifikowanej pamięci, a najmocniejszy w zestawieniu chipset M3 Max jest wyposażony w aż 92 miliardy tranzystorów, 40-rdzeniowy GPU i 16-rdzeniowe CPU. Układy M3 trafią zarówno do komputerów stacjonarnych firmy, jak i laptopów. Obszerny przegląd zapowiedzianych nowości linkuję Wam w rogu ekranu. Jeden z użytkowników Reddita pochwalił się wyjątkowym efektem czekania na odpowiednie momenty przez ponad 2 lata. To zdjęcie Księżyca w wyjątkowo wysokiej rozdzielczości, ale i ogólnej jakości, na co wpływ miał duży czas naświetlania i nagrywania całego Księżyca fragment po fragmencie z użyciem aż 3 kamer i 2 teleskopów. Efekt końcowy jest jednak naprawdę niesamowity. Jak pisze sam autor, na realizację tego projektu czekałem 2 lata, a częściowe zaćmienie słońca w tę sobotę zakończyło wszystko. Ze wzruszeniem pokazuję Wam ten obraz, złożony ze 128 GB danych. Plik waży ponad gigabajt i ma rozdzielczość 387 megapikseli. Jest to wynik ponad 240 tysięcy zdjęć wykonanych podczas 8 różnych nocy w ciągu ostatnich 2 lat. Obraz w tej imponującej rozdzielczości zobaczyć można na Reddicie, link w rogu ekranu. YouTube kończy tolerować użytkowników wtyczek blokujących reklamy w serwisie. Od kilku dni zasoby platformy są dostępne tylko dla tych, którzy wyłączą blokowanie reklam na stronach giganta. Jak podaje rzecznik platformy w oświadczeniu, korzystanie z blokerów reklam narusza warunki korzystania z usługi YouTube. Rozpoczęliśmy globalną kampanię mającą na celu zachęcenie widzów z włączonymi blokadami reklam do włączenia reklam w YouTube lub wypróbowania YouTube Premium bez reklam. Reklamy wspierają zróżnicowany ekosystem twórców na całym świecie i umożliwiają miliardom dostęp do ulubionych treści w YouTube. Co dalej? Albo oglądamy materiały poprzetykane reklamami, albo stawiamy na YouTube Premium, który oferuje nie tylko brak irytujących przerywników, ale i całą gamę innych ciekawych funkcji. Platforma zdaje się pomagać nam przy wyborze tej ścieżki, bo właśnie podniosła ceny usługi o kilka złotych w Polsce w samą porę. Po raz 9 wystartował plebiscyt Tech Awards. To największe tego typu wydarzenie w naszym kraju. Nasza redakcja nominuje najciekawsze produkty tego roku, a Wy, czytelnicy i nasi widzowie, głosowaniem wybieracie te najlepsze. W tym roku produkty podzielono na 8 kategorii i 24 podkategorie. Produkty i usługi obejmują najważniejsze kategorie produktowe branży. Pełna lista kategorii nominacji dostępna jest na stronie techawards.komputerświat.pl. Tam możecie oddać głosy i walczyć o jedną z atrakcyjnych nagród. Oczywiście wszystkich zachęcam do głosowania w tym plebiscycie. Wasz głos ma znaczenie, a i nagrody niczego sobie. W tym tygodniu to już wszystko w naszym podsumowaniu tygodnia, a kolejne już w następną sobotę. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć! Sponsorem programu było Oppo, producent smartfonów oraz rozwiązań Internet of Things.